zima wróciła, ale grać trzeba. Zimno jest, idziemy do domu ćwiczyć dalej. No to jesteśmy już w domku. Mam nadzieję, że te 3 minutki na dworzu w tej szopeczce nie odbije się zbytnio na moim zdrówku. Jak chyba zdążyliście zauważyć, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze bal na Gnojnej, znany szlagier, w zasadzie czołówka folkloru warszawskiego. Zobaczcie, jak wygląda prymka. Prymkę naszą rozpoczynamy od dźwięku A. To jest pierwsza fraza naszej zwrotki, a fraza druga jest identyczna jak pierwsza. Teraz przechodzimy już do refrenu, a refren rozpoczynamy również od dźwięku A, z tym, że oktawę niżej. Całą prymkę rozczytaną. To jest oczywiście taka prymka, którą trzeba sobie w umiejętny sposób urozmaicić, tak więc zarówno lewą rękę, jak i prawą rękę trzeba troszeczkę sobie wzbogacić, żeby to takiego smaczku nabrało. Zobaczcie, nawet taki prosty zabieg pewnego podejścia już to nam dużo urozmaici i coś wniesie do tego kawałka. Grając zwrotkę, możemy zrobić na przykład takie podejście pomiędzy motywami. W tym miejscu. Zwroteczki rozpoczynamy w lewej ręce od basu podstawowego D i akordu D-mol. E-mol, A7, D-mol, D-mol, G-mol, A7, D-mol, G-mol, A7, D-mol, D-mol, G-mol. I przed rozpoczęciem refrenu kończymy na A septymowym. Refren w basach rozpoczynamy od basu D i akordu D-mol. Zwróćcie uwagę na to, że dość często bas i akord jest zagrywany razem.
uwagę, że w basach pomiędzy jednym motywem a drugim w refrenie jest też taki delikatny smaczek. To mamy z grubsza temat omówiony. Ja oczywiście już dziś zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie będziemy w dalszym ciągu rozprasowywać najbardziej znane szlagiery folkloru warszawskiego. No i jeżeli się kanałek podoba, no to wiecie co robić. Do zobaczenia.